mogę spać. Przyjdź do mnie, uspokój moje serce, pozwól zasnąć mi. Dzień dobry, witam Państwa. Po prostu bardzo miło mi, że Państwo spotkaliśmy się razem i bardzo jestem zadowolona i chcę po prostu pocieszyć Państwa ze swoją rozmową. I zwracam się z prośbą, tylko po prostu nie mogę tego Pana po prostu nazwać, tego nazwiska. I zwracam się, gdy poszliśmy do niego z synem, no w dobrym sposobie, bo mieliśmy dwa ubrania, mówię, zaniesiemy, no trochę biedniejszy człowiek, zaniesiemy, a syn powiedział, że nie będzie chodził. Zanieśliśmy, daliśmy dwa garnitury, ale za jakiś czas on na mnie mówi w ten sposób, że przepraszam, że się wyrażę, bo jestem 84 lat, co mnie bardzo przykro, ale powiem. I on na mnie w ten sposób powiedział, ty k***o mówi, ty się mówisz niemu, a chudro na mnie. I gdy on to na mnie powiedział, to ja już więc nie poszłam do niego. I do końca to samo wyrabia. Zgłosiłam się na policję. Policja na to nie reaguje. Nasza policja jest się liczy, nie wiem, nie to głupia, nie mądra, jeszcze gorsza głupia jak on. Razem handlują, bo z tego powodu będę mówić. Poszłam do dzielnicowego, bo tak, że to o jego podległość się liczy poddzielnicowego Starosielce. Poszłam, a dzielnicowi, no, ale zameldowałam na komendę. A dzielnicowi poszedł na komendę dla mnie dokuczyć i mówi tak, zebrał towarzystwo sobie takie, co tam, które nagrywają. I mówi w ten sposób, to byli żarty, tak, że on to powiedział. No to ja mówię, to dobrze, że to żarty byli, ale z tym, że byłam u prokuratora i byłam na komendzie. Komenda wystawiła, prokurator i komenda wystawili się liczy, no, z powodu jakiego on może być ukarany. Karany. Mam dokumenty wszystko i prokurator wydał papiery i wydał się liczy, no, komenda wydała, że miał być ukarany. Tymczasem już 10 miesięcy i papierki lezą. Mocy nabierają. A dzielnicowi i ten, no i policja na cele razem nagrywają sobie i się cieszą, co to. I on tak codziennie to, zakład pogrzebowy, to przyjdzie, do drzwi się włamuje, to przegradza się, wszystko jedno kurwo ciężnisce i nie da, po prostu ja nocami nie śpię i nie wiem teraz do kogo się zwrócić. Policja na to nie reaguje. Proszę Państwa, i się weźcie trochę za ten porządek, bo ja wiem, ja miałam męża policjanta i brat był 45 lat, ale co był policjant, no to policjant był. Policjant był tak jak teraz, no ksiądz z powołania i ten, a teraz policja to jest, proszę Państwa, bardak, gorszy tego błota, co na ziemi jest. Bo żadnego poszanowania policja nie ma i jej mu nic nie da. I teraz to samo się robi. Bez przerwy. Napiętuje i tak wyzywa mnie od różnych, że ja z synem śpię. Ty k***a mówi, ty z synem się pier... Tak? Ale przepraszam, to nic, że ja będę to mówić, bo raz jestem zdenerwowana. I tak, ty k***a, ty z synem się pier... Z synem śpisz i od różnych. No drogie Państwo, jak ja mam 85 lat, żeby ja dzisiaj z synem spała, czy mnie brak było towarzystwa, żeby ja sobie znalazła towarzystwo i nie wiem. A policja na to nie reaguje w ogóle i papiery lezą. Prokurator wydał papiery,
te komenda wydała papiery do ukarania i ukarany miał być, tylko nie mogę powiedzieć właśnie, o Jezu. Zaraz, przepraszam, ja zawołam syna. Wiesz, choć powiedz, z jakiego artykułu miał być sądzony, zaraz, momencik. 190 kodeksu karnego, wyrok 190 kodeksu karnego. No to karnego. Powiedz, bo ja nie powiem. To jest wyrok 190 kodeksu karnego, to jest najwyższy wyrok w Polsce, który przewiduje za takie coś. A słuchajcie państwo, człowieka za życia mordować, to go lepiej zabić od razu, to jest wyrok miesięczny, a to jest dwa razy takie morderstwo, jakby człowieka normalnie z ziemi poniósł żywego, zamordowanego. O, dziękuję państwu. Powiedziałeś dobrze. I jeszcze się zwrócę raz. Syn miał być zamordowany, zabity i spalony. I my właściwie, bo codziennie tak, to dwa razy zakład pogrzebowy, to trzy razy zakład pogrzebowy. Proszę państwa, ja nie mogłam wytrzymać, bo dzisiaj tak mordowali syna. I z tym przyszedł ksiądz. Przyszedł ksiądz i mówi tak, o, jego po prostu za głowę wziął tego syna. Patrz w kamerę. Przyzegnał go i mówi tak. Szyj! W kamerę się patrz, kurwa, nie dam w kąt. No. To co, nie mam powiedzieć? Kamerę się patrz. Aj, no to przepraszam. No, to mało z tym. Głos słychać. I przepraszam bardzo. I z tym ksiądz przyszedł, przezegnał się i mówi tak do syna, tego co miał być zabity. Mówi tak do syna, przezegnał go i mówi tak. Diable odejdź, ale nie to, że powiedział na syna diable. Tylko powiedział, żeby ten diabeł odszedł od tego syna i po prostu darował mu to wszystko. Nie było rady na to w ogóle, nie było żadnej pomocy. I tak, że usikowali już to wszystko. I raz tak, to wizjeszki pogrzebowe, to, że już jest zabity, to. I wreszcie było tak, przyszli papiery do niego, żeby przyszedł do tego, no, usikował pęcek tych gałęzi i no, wziął 5000 złotych, żeby wziął i mieli go po prostu schować, ale mieli z tym, że wszystko już jego zabić, spalić i w tym czasie pochować. I przyszedł ksiądz jego święcić. Przyszedł ksiądz, a on stoi i rozmawia z księdzem. Nie zamglał się, jak niebożnik stoi i rozmawia z księdzem. No i jego zabić. No i tak uratował jemu te życie do dziś. Ale niestety, proszę państwa, nic ratunku nie ma żadnego, a policja na to nie reaguje i dokumentów lezą wszystkie. Od prokuratora lezą, z komendy lezą, a policja na to nie reaguje. Bo to mówi, żarty byli, dzielnicowy zeznał, żarty. I nasza policja to samo. No, żarty. Człowieka zabija, morduje i policja po prostu mówi, żarty. No i co ja mogę zrobić teraz, proszę państwa? Pomyślicie wy. Naprawdę. I pomóżcie mnie, bo ja już nie. Nie wiem, już jak ja mam tłumaczyć, ale naprawdę. Weźcie się za to i nie dawajcie ani grosika, ani nic dla niego. Ale dlaczego policja nie reaguje na to? To ja nie wiem. I weźcie za policję. Nie to, że za niego, ale za policję. Bo jednak policja razem z nim obcuje. Jeżeli nagrywają razem, no to jak mógł powiedzieć dzielnicowi, że powiedzieć, że to żarty? No ludzie, bójta się Boga. Żeby dzisiaj policja trafiła powiedzieć, że to żarty. Człowieka zabija i żarty prowadzi. I ja nie wiem, jeżeli nie wyśmiecie się państwo za to, ja będę pisać do Warszawy. Jeszcze w ten sposób będę robić. Może coś mi, ojej, pomoże mi ten cały Kaczyński, pomoże mi ten prezydent. Może oni się zwrócą do mnie, pomogą mnie. Bo ja już nie wytrzymuję. Ja po prostu jestem bardzo razem chora. Dzieci muszą się opiekować.
ten syn, on ugotować musi mnie i uprać i podać jeść. A co ja mam zrobić, jak sama nic nie poradzę? A tu dzisiaj tak mordują. I weźcie się za policję. Nie tyle co za niego, bo on po prostu to robi, co oni jemu pozwalają. Bo oni pozwalają to robić. Bo jak mógł dzielnicowi, jego sielicy, jego dzielnicowi, potrafię powiedzieć, że to byli żarty, że on człowieka morduje. No weźcie się za to i ja bym chciała naprawdę, żeby ja o tym chociaż się dowiedziała, czy coś załatwiono jest. A papiery mam wszystko od prokuratora, który miał być osądzony. A papiery już 9 miesięcy lezą i żadnej, nawet się nie dowie policja. Jak on się czuje po tych wszystkich zabójstwach, po tym wszystkim, policja na to nie reaguje. Ja nie wiem teraz. I po prostu coś załatwicie. Powiadomcie mnie, żeby ja chociaż lżej mogła po prostu posiedzieć. Nie chcę bogactw, nie chcę nic. Tylko żeby ja dała radę choć tej łyżkę wody wypić, a ja nie mogę. Nie wiem. I w tej chwili to bym chciała podziękować, bo nie daję rady rozmawiać. Z tych nerwów, z tego wszystkiego. Ale proszę Państwa, ratujcie wszystkich ludzi, bo te ludzie, które nasze prowadzą te zakłady i wszystko, oni nie mogą poradzić, bo im nie wolno. Im nie wolno bić, nie wolno im po prostu słowa ubliżyć, no bo ich zamkną, a on będzie co chciał, to będzie robił. I co im biedne poradzą, te nasze chłopaki, które się liczy, prowadzą ten zakład. Oni są bardzo grzeczni i pomagają nam, ile tylko mogą. No ale co oni zrobią? Jak dzisiaj taki świat. I bardzo bym przeprosiła, przepraszam za... Może coś źle nie tak powiedziałam, może coś, ja nie wiem. Ale weźcie się, panowie, i poratujcie. I tych naszych przyjacielów, co nam pomagają. Ale pomóżcie i dla nich pomóżcie. I się weźcie za ten porządek. Będę bardzo zadowolona i podziękuję wam od serca, żebyście pomogli. I przepraszam bardzo i do widzenia. Może spotkamy się jutro, bo w tej chwili bardzo źle się czuję. Do widzenia.